Cześć, dzień dobry, Michał z tej strony. Dzisiejszy film rozpoczynam od rozjazdu, który mogliście zobaczyć w poprzednim materiale. A to dlatego, że w tym miejscu nasz szlak daje nam wybór, czy idziemy w kierunku Coma Pedrosa, czy w stronę Jeziorek. Wczoraj byłem tam, więc dziś wyruszam w stronę Jeziorek. Zaczynam film z tego miejsca, ponieważ w poprzednim materiale pokazywałem wam, jak wygląda początek tego szlaku, gdzie zaczyna się główny szlak, gdzie zaczyna się takie boczne wejście, które przeze mnie jest dużo bardziej rekomendowane. Idziemy wzdłuż takiego górskiego strumienia, gdzie aktualnie ilość przepływającej wody jest niesamowita, plus taki dzień jak dziś sprawia, że miejsce wygląda niesamowicie. Nie chciałem dzisiaj tego drugi raz powtarzać, tych samych ujęć, tych samych miejsc, dlatego jeśli ktoś jest zainteresowany początkiem tego szlaku oraz jak wygląda przejście koło tamtego strumienia, no to zapraszam do poprzedniego materiału. Na chwilę obecną ktoś mi się właśnie tutaj w kadr wbija, sekundkę. Albo pracownicy schronisk, albo któryś z pracowników parku, bo wczoraj też widziałem tutaj po tej utwardzonej drodze jeździli strażnicy leśni, tak więc jak coś, to tutaj zawsze ktoś jest, choć na tamtych szlakach już nikogo aktualnie nie widziałem. I teraz tak, podejdźmy do mapy. Wytrącił mnie myśl z głowy, ale jest to sama mapa co wczoraj. Jestem tu w tym miejscu, może będzie bliżej. Jestem w tym miejscu i będę podążał tą drogą aż do jeziorek tutaj. Są tu trzy jeziorka, tu wcześniej są chyba dwa, no i planem jest jeszcze wejście tutaj na ten szczyt znajdujący się w tym miejscu. No, jak mogliśmy zobaczyć wczoraj, śnieg zalega wciąż na szczytach, przez co mam nadzieję, że dziś tego śniegu będzie mniej, że uda się dojść dalej. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj przejść te jeziorka i chociaż dziś dotrzeć na szczyt. Od wczoraj pogoda jest niesamowita, upał jest bardzo duży, dzięki czemu mam nadzieję, że na tamten szlak jeszcze wrócę. I to tyle w sumie w dzisiejszej, teraźniejszej aktualizacji. Czeka mnie dość spore podejście, więc nie chcę iść i sapać wam do kamery. Nogi po wczorajszym spacerku spoko, nie ma bólu, nie ma nic. Oznacza to, że gdzieś te treningi, które sobie tam robię między wyjazdami, działają i przynoszą efekty, ponieważ pomimo tego, że wczoraj brudziłem w tym śniegu po kolana, a nawet głębiej, plus tego, że mam prawie 10-kilowy plecak cały czas ze sobą, to jednak muszę przyznać, że czuję się bardzo dobrze i mogę dalej maszerować. Z obecnej aktualizacji to tyle. Widzimy się zapewne za jakiś czas. Jestem już troszeczkę wyżej. Pomimo tego, że szlaki są tu naprawdę fajnie i dobrze oznaczone, to ten tutaj wejście poniżej może być troszkę mylące, ponieważ za dużym znakiem informującym o roślinności na kamieniu jest napisane, w którą stronę prowadzi ta wąska ścieżka odbijająca z tej utwardzonej drogi. Po drugiej stronie znajdują się już troszkę wyblakłe kolory biało-czerwony oczywiście i żółta kropka, które oznaczają właśnie nasz szlak. Natomiast nie jest to jakoś super do przegapienia kawałeczek, jeśli byście zboczyli, to zaraz i tak byście musieli się wrócić, natomiast jest takie miejsce, dlatego nie wspominam. Jestem tutaj powyżej akurat o znaku informującym, że do moich jeziorek stąd jest 2 godziny 35 minut marszu. Zobaczymy, jak z tym będzie, bo to jest różnie z tym moim spacerowaniem. Oraz mamy tutaj informacje na temat występującej nie tylko fauny, tam nie tylko fauny, ale i flory. I mamy też tutaj najprawdopodobniej to, co wczoraj uważałem za sępa czającego się na moją porażkę, co występuje, są też, zapominam wiecznie jak one się nazywają, ale jestem pewien, że jeden z obserwatorów tego kanału dobrze wie. I teraz tak, dobrze, mamy tu wszystko, żaby, motylki, kwiatuszki i pożanty. Dobra, punkt dobry, pogoda fajna. Po tej części dzisiaj widuję kilka osób. Szły dwie osoby z jakimiś notkami, coś tu katalogowały, podchodziły do każdego punktu, go sprawdzały, być może weryfikują, czy wszystko jest na swoim miejscu. Robi się coraz chłodniej, pomimo tego słoneczka, tutaj naprawdę pod górę się bardzo zgrzałem. Nie ma wiatru, więc jeszcze jest to do zniesienia, natomiast jeśli wejdę wyżej i zacznie się taki mroźny wiatr, no to trzeba będzie się z powrotem ubrać.
Po 2 godzinach marszu dotarłem do takiej oto dolinki. Widoczek jest obłędny. Kawałek dalej znajduje się schronisko, ale dobrze pamiętam, to też jest darmowe, każdy może tam wejść i się zatrzymać. Nie będę podchodził, ponieważ są ludzie, więc nie będziemy zaglądać do środka. Natomiast zrobiło się chłodniej i mroźny wiatr z góry zwiewa właśnie na dół, więc musiałem założyć bluzę i założyć czapkę, bo słoneczko już daje coraz bardziej. Na szczęście tego śniegu jeszcze nie ma tutaj na tyle i tak mocno nie odbija, że jeszcze okulary nie są potrzebne. Co mogę powiedzieć? Spacerek pod górę, no daje popalić, jest mocno pod górę, tym bardziej, że jesteśmy powyżej 2000 metrów, więc już to oddychanie nie jest super trudne, ale jest delikatnie utrudnione, plus samo zmęczenie to, że cały czas idziemy naprawdę pod sporym nachyleniem. Spotkałem węża, czyli się już obudziły, nie był duży, natomiast trzeba dużo bardziej zwracać uwagę, teraz się stawia nogę. Nie wiem, jak one duże mogą być, no ale lepiej nie nadepnąć. Natomiast to jeziorko, które widzicie, to nie jest to, do którego mam dotrzeć, do tamtych jezior jest jeszcze kawałek drogi. Natomiast teraz droga mi się wydaje, że będzie ciut trudniejsza, ponieważ przede mną trochę śniegu. Więc mam nadzieję, że ścieżka będzie tylko lekko ośnieżona, a nie będzie jakoś super trudna, ponieważ czeka mnie kolejne strome podejście, natomiast mam nadzieję, że będzie ono możliwe i wycieczka będzie dalej kontynuowana. Podejście, które sprawiło, że troszkę się zgrzałem, słoneczko ładnie tutaj daje. Słuchajcie, podejście powolne, mozolne, śnieg może nie jest za głęboki, jest mokry, jest zbity, to dobrze. Natomiast krok za krokiem stawiam bardzo powoli, bardzo ostrożnie, więc trochę to trwa i wymaga również i wysiłku. Natomiast jest szansa też ominąć ten śnieg, po prostu w wielu miejscach można stawać nogami na kamienie czy wystające kępy trawy, co pomaga. Natomiast chwilę mam tutaj przerwę na takiej skałce, ponieważ czeka mnie takie podejście tu do góry, które nie wygląda jakoś super na super trudne, natomiast sporo śniegu, sporo takich tych, więc wolę sobie chwilkę posiedzieć, odpocząć, niech nogi odpoczną i na górę będę się wdrapywał i zobaczymy, co dalej. Na chwilę obecną wszystko wygląda na obiecujące. Zakończenie i dotarcie chociaż do jezior. Natomiast w schronisku były 2 osoby, które schodziły w dół, chyba spały, miały karymaty, śpiwory. Spotkałem również 2 turystów, natomiast ona poszła w przeciwnym kierunku, gdzieś tam na tych skałkach sobie tam siedzą, to nie wiem, czy tam zostają, czy będą dalej podążać. Natomiast w tym kierunku, w którym idę ja, robię, nie powiem pierwsze ślady, bo są ślady zwierząt, ale można powiedzieć, że ludzkie ślady, no to robię pierwsze. Nikogo tu dawno nie było. Wcześniej sporo osób tu było, ale widać, że jeździli na nartach. Jak śniegu było więcej, no to widać, że sporo śmiałków sobie tu śmigało na nartach. No ważnie, stromo. No ale jak ktoś lubi adrenalinę, to czemu nie? Szybka aktualizacja i takie ujęcie z ręki. Jestem już dość wysoko. Niewiele mi już zostało na sam szczyt. Natomiast droga jest, nie jest najgorsza. Paradoksalnie im wyżej, tym mniej śniegu. Niestety szlak prowadził mnie, aby przejść przez ten fragment. Natomiast wygląda to jak lawina jakaś. Może była lawina, może po prostu śnieg się tutaj tak zebrał. I wygląda to tak, jakby to miało zaraz jechać na dół, więc wolałem nie ryzykować, nie przekraczać. Dlatego tu po tych kamieniach na spokojnie. Wygląda to strasznie, ale wcale takie nie jest. I na górę sobie tutaj po tych skałkach sobie idę i zaraz wrócę z powrotem na oficjalny szlak, który widać jest tam. Nie ma na nim śniegu, jak jest, to jest go niewiele. Widoczek niesamowity. Ta góra, którą widzicie tam, to jest Coma Pedrosa, to jest to, na co nie udało się wejść wczoraj. Natomiast jeśli pogoda się dalej tak utrzyma, to myślę, że jest to całkiem możliwe. Z tej perspektywy prezentuje się obłędnie, ale nie widzę nikogo, żeby tam ktoś dotarł. Nie ma,
ani jednej osoby. Najprawdopodobniej dolina jest wciąż na tyle zasypana śniegiem, że nie jest to jeszcze możliwe. Wróciłem prawie na mój szlak, który znajduje się tu gdzieś pod śniegiem i życie pisze najlepsze scenariusze, ponieważ aby dojść do jezior, musiałbym przekroczyć tamte siodło, tamtą dolinkę, która jest cała zasypana śniegiem. Jest tak zawalona śniegiem, że nawet nie będę próbował, bo to nie ma najmniejszego sensu. Plan jest inny. Jestem już prawie na szczycie tej góry, więc zobaczymy, co się tu znajduje. I znajdę sobie fajne miejsce i obadamy drogę dronem. Zobaczymy, czy jest może możliwość górą przejścia. Zaraz zobaczę, ale na chwilę obecną nie wygląda to za ciekawie. A szkoda, bo kawałek przeszedłem. Ale i zlecę do góry, zobaczymy, co z tego wyjdzie. metrów jest to maksymalna wysokość, na jaką udało mi się dzisiaj wejść. Niestety nie ma szans, aby przebić się przez ten śnieg i przez to wzniesienie do tych jezior, ponieważ tego śniegu jest zbyt wiele i jest to zbyt ryzykowne. Natomiast próba dostania się na ten szczyt również poniosła fiasko, ponieważ z dołu nie byłem w stanie oszacować nachylenia, jakie tam jest. I jest ono bardzo, bardzo duże, plus ten śnieg, nie ma szans. Poza tym nie jest to szczyt góry. Sprawdzałem dronem, jest to tylko z tej strony, tylko tak wygląda, jakby to był koniec. Następnie kawałek za tym jest dalej wciąż do góry. Tak więc kolejny dzień nie udało się osiągnąć celu. Wcale nie jest to nic złego, ponieważ dla takiego widoku, moi drodzy, warto było poświęcić cały dzień. Co, fajnie, podejście, no wymordowało mnie strasznie. O, śnieg spada. Małe takie lawinki się zsuwają, na szczęście tego śniegu nie ma jakoś super dużo, a więc to się nic raczej większego nam nie zsunie. Dookoła tutaj gdzieś biegają świstaki, jednego udało mi się nagrać, inne są zbyt szybkie, bądź też... Patrzcie na to. Dobra, trzeba będzie uważać na głowę przy schodzeniu. Natomiast co powiedzieć? No trudne podejście, bardzo, bardzo wykańczające przez to właśnie, że brodzi się w tym śniegu, te kroki stawia się jeden koło drugiego. No i wiadomo, mimo że śnieg nie jest głęboki, to jednak łatwo nie jest. Plus to nachylenie. Nachylenie i wysokość robi swoje. Teraz czeka mnie po prostu powolne schodzenie w dół. Mam nadzieję, że będzie powolne. Mam nadzieję, że będzie powolne. Bez żadnych niespodzianek. I tyle. Zejdę na dół, to z pewnością opowiem wam, jak było. Pogoda dopisuje. Nie widzę tu absolutnie nikogo. Jestem sam. Co chwilę, kiedy tam zatrzymywałem się, żeby złapać oddech, żeby na chwilkę odpoczęły nogi, nie widziałem nikogo na Koma Pedrosa. Tak więc uważam, tak myślę, że nikt tam raczej dzisiaj nie dotarł jeszcze i raczej nie dotrze. Choć ten śnieg coraz bardziej topnieje, coraz bardziej mokry, myślę, że jakbym przyjechał za 2 tygodnie, byłaby petarda. Ale nie żałuję. To, co widzę do tej pory, to jest masakra. Nie, to nie jest coś, co mogę zobaczyć na co dzień, więc ekscytuję się każdym takim miejscem. A to, że nie można zawsze dotrzeć tam, gdzie się chce, życie. Trudno. Dobra, schodzę powoli na dół, pakuję swój sprzęt i widzimy się na dole. Nikogo nie ma, więc pozwoliłem sobie pokazać wam, jak wygląda to schronisko. Dwa łóżka, z jednej strony, z drugiej strony są kolejne. Bardzo śmierdzi spalenizną, ponieważ jest tu kominek i był używany. Są tutaj rzeczy, mapa gór, apteczka. Ciekawe, coś jest, czy jakieś podstawowe rzeczy są. Księga, jakaś książka, mapa,
Oczywiście oświetlenia nie ma, bieżącej wody nie ma. Nie, bieżąca woda jest, ale nie wolno jej pić. Jest, toalety też nie ma. Z tego co się orientuję, jest woda tutaj, która jest z góry, ale nie nadaje się chyba do picia. Natomiast tutaj drugie pomieszczenie jest zamknięte. Podejrzewam, że to jest pomieszczenie, które trzeba sobie zarezerwować. To jest darmowe, można spać bez żadnej rezerwacji. Tutaj natomiast znajduje się rzeczy jakieś na do palenia. Chyba drzewo tutaj składują lub inne rzeczy. Żadnych śmieci, proszę śmieci zostawić. Ok, nie niszczyć standardowo. I tak to właśnie wygląda. Z tyłu były chyba jeszcze jakieś wieszaki. Ale tak możecie zobaczyć, tak to właśnie wygląda, jeśli ktoś by był ciekaw. Zamkniemy drzwi. Jeśli ktoś byłby ciekaw, chciałby skorzystać, no to oczywiście jest taka możliwość. A widoczek z takiego schroniska? Nie jeden z tych setek hoteli, które znajdują się na dole, chciałby mieć taki widok. Masakra. No, coś pięknego. Udało mi się zejść. Droga w dół była szybsza niż pierwotnie zakładałem. Trochę ślisko, tak, po tym śniegu schodziłem. Większą część trasy szedłem po własnych śladach, więc to było dużym ułatwieniem. Oraz to, że było naprawdę spore nachylenie, więc w wielu miejscach bardzo szybko przesuwałem się w dół. Były fragmenty, gdzie poszedłem inaczej, ponieważ będąc u góry miałem inną perspektywę na całą tą trasę i kiedy szedłem do góry, chciałem ominąć pewne miejsca, tak idąc w dół mogłem sobie je skrócić, ponieważ miałem dużo łatwiejszy widok na to wszystko. Bezproblemowo zszedłem w dół. Jak teraz na to patrzę, to jest imponujące. Było wysoko, było ciekawe, podobało mi się niesamowicie. Schodząc w dół, no to zobaczyłem sobie właśnie, pokazałem wam, jak sam sobie zobaczyłem i pokazałem wam, jak wygląda tutaj to schronisko. Jest, no, używane, tak? Teraz jest puste, ale w sezonie letnim jest ponoć oblegane, tak więc należy mieć na uwadze to, że mogą wszystkie te łóżka być, te koje mogą być wszystkie zajęte. Choć taki schronisk jest tutaj dużo więcej. Jeśli naprawdę chcecie sobie tu gdzieś pospacerować, to należy sobie takiego poszukać. Ponieważ moim pierwotnym planem, wybierając się na Andorę, był taki pomysł, że jest taka trasa, to jest znana, trwająca 5 dni, żeby sobie to wszystko obejść. I miałem dobre przeczucie, bo z tego co widzę przez śnieg, który mnie zatrzymuje, to moja podróż zatrzymała mi się albo w pierwszym schronisku, albo do pierwszego by nawet nie dotarł. A więc byłoby to dość zabawne, dość komediowe. Natomiast Andora jest na tyle mała, że jak weźmiecie sobie hotel, weźmiecie sobie jakiekolwiek miejsce do spania, to ja z hotelu mam to blisko, a nawet jeśli będziecie mieli z hotelu gdzieś kawałek dalej, to podjechać samochodem, to jest maksymalnie 40 minut może i macie miejsce, parking, skąd wyruszacie na szlak, tak więc z tym nie ma żadnego problemu, więc stwierdziłem, że lepiej nie ryzykować. No i jak się okazało się słusznie. Wróciłem do tego miejsca, siedzę sobie w takim wielkim głazie, który pierwotnie kiedyś zapewne zsunął się z tamtej strony. Z tej pewnie nie, pewnie z tamtej. I sobie tu odpoczywam. Są tam dwie grupy turystów, więc sobie już nie podchodziłem. Wiadomo, każdy chce trochę prywatności, a ja sobie tutaj wygrzewam się na tym słoneczku. Trochę wieje wśród tych wszystkich galopujących węży. Gdzieś tam widziałem jeszcze jednego, jak szedłem ukradkiem, ale też taki mały, taki nic strasznego, nic dużego. Śnieg. Mam wrażenie, że topnieje w oczach. Z góry coraz więcej tego śniegu się zsuwa, tak więc za kilka dni będzie lepiej. Na dzień dzisiejszy to co zobaczyłem tam u góry, cała ta podróż, całe te tutaj zwiedzanie, to jest dla mnie niesamowite, dla mnie jest wystarczające. To, że nie docieram w te miejsca, które chciałbym dotrzeć, ok, jest może mały zgrzyt, natomiast to, co spotykam, te wszystkie wodospady, jeziorka, te góry, te klimaty,
Serio, wystarczy. Dla mnie jest i tak bajka, nie? Zawsze, pamiętajcie, zawsze może być lepiej, ale jest wystarczająca bajka. I to jest też dobra lekcja, ponieważ jeśli nie jesteście kondycyjnie przygotowani na to, bo widzę, że wiele osób dochodzi co najwyżej do tego jeziorka, a nawet niżej i się zawraca, tak jak tutaj te grupy widzę, że się zbierają, ponieważ nawet siedząc u góry, tam jest gdzieś ta półka skalna, 2360, chyba nawet 6 metrów było, pokazywało mi tak na takiej wysokości. Widziałem, że ludzie, okej, może był śnieg, ale podchodzili tutaj tylko kawałek do końcówki, do tego, gdzie znajduje się to schronisko, już dalej nawet nie szli. Tak więc nawet kondycyjnie, my jak nieprzygotowani, no to dotarcie do tego miejsca nie trzeba więcej, serio, nie trzeba więcej. Fenomenalny widok, fajna cisza, fajna okolica. Cóż jest więcej? Cóż wam mogę więcej powiedzieć, sam będąc w tak cudownym miejscu. Schodząc w dół, znalazłem bardzo fajny spocik. Raczej widziałem go już idąc do góry, ale teraz wracając w dół. Jest to bardzo fajny klimacik. Chciałem się zatrzymać, co właściwie robię, ale miałem sobie tutaj trochę polatać dronem, ponieważ okolica wydaje się naprawdę fajna. Niestety, od kiedy zacząłem schodzić w dół, zaczął tu latać helikopter. Wwozi jakieś worki na górę i zaraz wraca całą tą przełęczą. Bardzo szybko. Nie wiem, czy coś się stało, czy po prostu mają tyle roboty, albo czasowo muszą się wyrobić. Jest to niedaleko, ponieważ on co chwilę wylatuje na pusto i leci z podczepionym workiem, tak więc latanie z dronem na chwilę obecną odpada, ponieważ nie ma możliwości. Natomiast ja na chwilkę się tutaj zatrzymam. Spocik naprawdę fajny. Schodzi się w dół, naprawdę spoko. Jestem chyba ostatnią osobą, która schodzi z gór, ponieważ nie widzę nikogo, ani już schodzących nie widzę, wchodzących tym bardziej. Od dłuższego czasu nikogo nie widziałem. Seria filmów z Andory otrzyma chyba tytuł Idę, aż nie zatrzyma mnie śnieg. Tak coś takiego wymyśliłem. Słuchajcie, obiecuję, że nie będę już obiecywał, obiecuję, że nie będę obiecywał. Gdzie idę i gdzie was zabiorę? Ponieważ, jak widzicie, sytuacja jest mocno rozwojowa i różnie z tym bywa. Tak więc od następnego odcinka po prostu was zabiorę w jakieś miejsce oraz siebie, a następnie po skończonej wyprawie opowiem wam, co było, co widzieliśmy, ponieważ jest jak jest. Natomiast to, że nie docieram w miejsca, które sobie zaplanuję i które gdzieś tam wcześniej wam wspominałem, w które idziemy, nie oznacza, że nie bawię się świetnie, bo jest tutaj naprawdę pięknie. Ja bawię się jak małe dziecko, przedzierając się przez ten śnieg, gdzieś tam włażąc na te szczyty. Ta półeczka skalna, do której dotarłem i gdzie już dalej nie mogłem kontynuować drogi, po powrocie sobie sprawdziłem, było to 2376 metrów nad poziomem morza, czyli dość wysoko. To nachylenie też tam było spore. Jak i całe podejście, szlak naprawdę fajny, jednak droga w górę bardzo trudna. Idziemy cały czas pod dużym nachyleniem. Drogi nie są ubite, są takie im wyżej, tym taka bardziej górska droga. Nie ma, wiadomo, są tam jakieś mostki, kładki, jeśli się natrafią. Choć z tej strony więcej to było takich, jak mijałem strumyki, no to leżały kamienie, ktoś tam jakąś kłodę położył i to bardzo mi się to podobało. Takie bardziej takie dzikie. Szlaki są dużo ciekawsze, natomiast należy uważać bardzo pod nogi. Do góry idzie się ciężko, idzie się powoli, dużo się przerw robi. Natomiast kiedy schodzicie w dół, jest o wiele szybciej, ponieważ wchodziliśmy pod dużym nachyleniem i schodzimy pod dużym nachyleniem, więc chwila, moment, jesteście z powrotem na dole. Ja dziś zrobiłem tylko 12 km w 8 godzin. Dużo mało, pod takim nachyleniem, w takich warunkach uważam. Dobry wynik. Niecałe 1,5 km była prędkość na godzinę, natomiast do warunków, jakie miałem, uważam, że było super. Dla mnie nie było to za długo, nie było za krótko. Dzień spędziłem naprawdę fajnie, sami mogliście zobaczyć. Miejsca, którymi się zachwycałem, to nie było tak, że tylko naprawdę. Jak siedziałem w tej dolinie, kiedy sobie wszyscy poszli, była taka cisza, było słychać tylko te ptaki. Jakieś tam, nie widziałem ich, no ale gdzieś tam są te drapieżne ptaki. Kilkunastu minut znajduję się sam, kompletnie sam w takim odosobnionym miejscu. Jest niesamowita cisza, niesamowity klimacik i niesamowite widoki. Trzy razy niesamowite. Szok.
coś niesamowitego. Bałem się przez chwilę, że tam będą mogli chciały zaatakować drona, ponieważ już miałem kiedyś, tutaj jeszcze nie, ale na którymś wyjeździe miałem tak, że po prostu ptaki zaczęły się kręcić koło drona, chciały go po prostu zaatakować. Gdzieś tam zobaczyły, że coś tam wleciało na ich terytorium. Na szczęście tutaj nic takiego nie miało miejsca. Co mogę powiedzieć, było fenomenalnie, podobało mi się bardzo. Sami widzieliście wszystkie te ścieżki, ten rwący strumień z tą górską wodą. No coś niesamowitego, nie? Miejsce naprawdę urokliwe. Gdziekolwiek staniecie, na każdym rogu, jeśli zrobicie zdjęcie, to możecie sobie je wrzucić na tapetę, ponieważ za każdym rogiem jest coś naprawdę ciekawego, coś fajnego. Poza ptakami sporo innych zwierząt widziałem. Były jaszczurki, były węże dwa widziałem, były świstaki. Borsuki, kuny, jenoty. Jeszcze jakieś inne, na których nawet nie zwróciłem uwagi. Plus w tym śniegu było sporo jakichś dziwnych kopytowatych. Nie wiem, co tu może jeszcze biegać. Nie widziałem, żeby biegały to jakieś, nie wiem, owce, kozy, cokolwiek. Tu może być takie kopytowate, biegać po tych górach, ale nie zauważyłem. Natomiast śladów było od groma. I to tyle z dzisiejszego dnia. Mi się podobało. Mam nadzieję, że Wam również. I taki format trochę szalony też Wam się podoba, dlatego jeśli zostaliście ze mną do końca, to zachęcam Was do zostawiania komentarzy. Mogą tam być różne pytania, jeśli jesteście czymś zainteresowani na temat tego, co się dzieje w filmach, na temat tego mojego spędzanego czasu w Andorze. Jeśli potrzebujecie jakieś porady, również komentarze są od tego, możecie tam zadawać pytanie. Na bieżąco staram się odpowiadać. No chyba, że jestem na takim wyjeździe jak dzisiaj, no to jednak to odpowiadam z opóźnieniem, no bo sami rozumiecie. Natomiast dziękuję bardzo, że zostaliście ze mną do końca i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, hej!